O hawcie kaszubskim. Wiele lat temu pomorski książę, mściwój pierwszy, sprowadził do Żukowa Norbertanki. Siostry zamieszkały w miejscu, gdzie rzeka Słupina wpada do Raduni. Wyszywały one szaty liturgiczne, obrusy na ołtarze i inne rzeczy liturgiczne. A czasy były wtedy bardzo niespokojne. Za wisłą mieszkały pogańskie plemiona prusów. Najeżdżały one często pomorskie wsie i miasta w celu zdobycia łupów. Pewnego razu prusacy dotarli aż do Żukowa i napadli na klasztor sióstr Norbertanek. Liczyli na to, że słabym siostrom łatwo zabiorą wszystkie skarby. Jednak siostry okazały się bardzo dzielne. Nie zdradziły napastnikom, gdzie ukryły bogactwa, nawet pod groźbą śmierci. Wtedy stało się coś strasznego. Pogańscy wojowie wymordowali wszystkie zakonnice. Książek Gdański wraz ze swym wojskiem nadjechał zbyt późno. Uratowały się tylko te siostry, które zdążyły uciec z Żukowa, jak młoda siostra Ludmiła. Wcześniej uczyła się haftu od siostry Miłosławy. Bardzo przeżyła śmierć swej mistrzyni. Przez wiele dni wyszywała piękne kaszubskie wzory na obrusach i płakała, a jej łzy spadały na zielone liście, niebieskie niezapominajki, czerwone serca i wiśnie, żółte słoneczka i pąki. Wszystkie zamordowane Norbertanki zostały pochowane na cmentarzu nad Radunią. Na ich groby świeże kwiaty codziennie przynosiła właśnie ludmiła. A najpiękniejsze, czerwone róże, stawiała na grobie siostry Miłosławy. Aż któregoś pięknego dnia, gdy Ludmiła zaszła na cmentarz i spojrzała na grób Miłosławy, bardzo się zdziwiła. W glinianym wazonie zamiast czerwonych stały niebieskie róże. Co tu się mogło stać? zastanawiała się Ludmiła. Przecież wczoraj. Tak jak zawsze, postawiłam tu świeże, czerwone róże. Skąd wzięły się tu te niebieskie kwiaty? I w ogóle, jak to jest możliwe, że róże są niebieskie? Od tego dnia, zawsze gdy świeciło słońce, róże na grobie Miłosławy były niebieskie, zewnętrzne płatki były jasno niebieskie jak niebo. Te bliższe środka były ciemniejsze, jak woda w Raduni, a te w samym środku były najciemniejsze, prawie habrowe. Siostra ludmiła wiele dni zastanawiała się, co to może znaczyć i jaka jest przyczyna tego niezwykłego zjawiska. Co siostra Miłosława chce mi przez to powiedzieć? Mówiła sama do siebie. Któregoś dnia, gdy wyszywała piękne czerwone róże, coś przyszło jej do głowy. Minęły trzy tygodnie i Ludmiła pokazała innym siostrom nowy obrus. Z początku były one bardzo zdziwione. Wszystkie róże były niebieskie i miały aż trzy odcienie, jak róże na grobie Miłosławy. Siostrom spodobały się te niebieskie kwiaty. Matka przełożona powiedziała że taki niebieski haft będzie odtąd przypominał siostrę Miłosławę i inne norbertanki które oddały życie dla Pana i od tego czasu haft Żukowski ma najwięcej koloru niebieskiego i to aż w trzech odcieniach a niebieskie są w nim także róże